Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj jest coś nietypowego, bo robimy nietypowe sushi, a właściwie kimbap, tyle że używam nazwy sushi, bo jest takie bardziej popularne pewnie i szybciej się skojarzy niż kimbap. Co to jest kimbap? To jest dokładnie to samo co sushi, tylko nie podchodzimy tak purystycznie do składników, czyli jest arkusz nori, jest ryż i są takie dodatki, jakie lubimy. Ja dzisiaj zaproponuję sushi kimbap ze śledziem i będzie bardzo pysznie. Ja tego typu przekąski robię bardzo często, o czym wiecie, bo już wcześniej pokazywałam sushi z tuńczykiem i wiem, że ta nazwa nie do końca Wam się spodobała, więc stąd to wyjaśnienie tytułem wstępu. Zapraszam do filmu, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! No to zaczynamy. Do tego typu dań zabieram się zwykle wtedy, kiedy wszystkie składniki mam już w lodówce, ale oczywiście można ugotować czy przygotować wszystkie składniki specjalnie w celu wykonania tego dania, nic nie stoi im na przeszkodzie. Ja tu już mam ugotowany ryż brązowy. To jest klasycznie ugotowany ryż, taki lekko spoisty, ale nie gotowałam go metodą jak do sushi, tylko zwykły brązowy ryż. I nie będę go tutaj doprawiała wodą z octem, bo skoro już odchodzę od takiego klasycznego sushi, no to po prostu pokażę Wam mój sposób na tę przekąskę. Oczywiście ryż można podmienić na biały, można go ugotować tak jak do sushi. Jak to robić, pokazywałam w osobnym przepisie. Następnie w roli dodatków wystąpią kiełki, to są kiełki z rzodkiewki oraz marchewka i papryka pokrojone w cieńsze paski. No i bohaterem będzie surowa ryba, czyli śledź, nasz polski śledź, w oleju lnianym. Jak zrobić tego śledzika pokazywałam w osobnym przepisie, też go podlinkuję, ale oczywiście można sięgnąć po dowolne ulubione śledzie w oleju i też się sprawdzą. I można też wykorzystać tę cebulkę, która jest składową śledzi. Ja sięgnę dzisiaj po same tylko śledzie. To zacznę może od pokrojenia śledzi. Wyciągam je ze słoika, starannie osączam i kroję w paski. Tak, żeby łatwo można było zawinąć potem rulon. Układam na talerzu i te paseczki osnuwam jeszcze w tym oleju z talerza. Pachnie bardzo apetycznie. I odstawiam na bok. No i teraz zostało mi już tylko formowanie moich rolek, czyli na macie do zawijania sushi układam arkusz nori. Ja wezmę w całości, bo chcę zrobić takie szersze rolki. Oczywiście można go też przekroić na pół i zrobić węższe rolki. Dzięki temu te kąski będą po prostu mniejsze. Drugą zrobię węższą, więc pokażę o co chodzi. Na razie na tej szerokiej. I klasycznie arkusz nori tą błyszczącą stroną do spodu. Wykładam ryż i wyklejam delikatnie, zostawiając pasek od brzegu wąski, bez wyklejenia ryżem. Tu będę zlepiać moje rolki. Smaruję cieniutko musztardą, można krzanem lub wasabi. U mnie musztarda, bo bardzo fajnie będzie pasować do śledzi. I wykładam śledzie, marchew, paprykę i kiełki. Brzeg arkusza zwilżam wodą, dzięki temu lepiej przyklei się i zamknie całą rolkę. No i zawijam to w rulon, tak jakbym zawijała sushi. Dobra, odkładam na razie na bok na deskę i szybko przygotuję dwa kolejne. Tym razem węższe, czyli arkusz nori tnę na pół i powtarzam wszystko dokładnie tak samo, tylko kładę do środka mniej składników, no bo te rolki będą po prostu węższe. Czyli ryż, musztarda, śledź, marchewka i tu paprykę może pominę, żeby te rolki były węższe i troszkę kiełków dla wartości odżywczych, smaku i koloru. Kiełki rzodkiewki są takie lekko ostre, bardzo fajnie będą tu pasować. Posypuję czarnym sezamem dla wartości odżywczych i piękniejszej prezentacji po przekrojeniu. Brzeg arkusza zwilżam, zawijam w rulon i rolkę przekładam na deskę i to samo robię z tym drugim węższym kawałkiem. I mam tutaj trzy roleczki i teraz kroję je ostrym nożem, tworząc takie przekąski na jeden kęs. Czyli coś jak sushi, ale już wiemy, że nie jest to sushi, tylko kimbap. Kroję każdą rolkę na 8 części. Aby były równe, to najpierw na pół, następnie każdą z tych połówek na pół, raz jeszcze na pół. I układam na talerzu. Bardzo ważne, żeby nóż był ostry i jeśli podczas krojenia zabrudzi się od ryżu, to przecieram go wilgotnym ręcznikiem papierowym. Dzięki temu linia cięcia jest zawsze czysta i równa. Tak to się prezentuje w przekroju. Przekładam na talerz i można podawać. Lub przełożyć do pudełka, zamknąć, wstawić do lodówki i następnego dnia zabrać w roli przekąski na wynos. Też sprawdzi się znakomicie. No i tak prezentuje się danie na talerzu. Przepyszne. Ja podam do tego lekki sos, czyli sos sojowy rozcieńczony wodą i odrobinką soku z cytryny. Nabieram pałeczkami, biorę kawałek, maczam w sosie i można się częstować.
Mam nadzieję, że ten prosty przepis przypadnie Wam do gustu. Wiem, że jest trochę nietypowy, ale smakuje to naprawdę wyśmienicie, więc powtórzę, gorąco zachęcam do wykorzystania. Takie oszukane sushi czy kimbap sprawdzi się świetnie w roli przekąski, zarówno domowej, jak i na wynos, więc myślę, że z przekonaniem mogę polecić. Będzie to też bardzo fajny pomysł na kolację, a przy tym danie jest całkiem fit, wartościowe odżywczo, no i naprawdę smakuje bardzo dobrze, więc polecam. Jeśli zechcecie tę przekąskę odtworzyć, to wszystko precyzyjnie rozpisane krok po kroku znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie.tv. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem. Serdecznie zapraszam. A teraz, jak zawsze w tym miejscu, dziękuję za uwagę i za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj. Dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. Dzięki, przepysznych przekąsek Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!